szczerze, to ja dojrzałem już do tego. Czy ty, broń Boże, zapomniałeś o herbacie? Robię więcej, bo może ktoś będzie się chciał napić. Nie chce mi się iść teraz. Spuszczamy zasłonę na tę piękną dekorację wątpliwej jakości wernisażami. On miał niestety rację. Nie, tam zdaje. Gdzieś mam ten przekrój, ale nie chce mi się, wiesz, tutaj już. Że przychodzi, wiesz, grono znajomych i tamtego, i reszta to tak zwane hieny wernisażowe, które wyjadają resztki i piją wino. I taka jest prawda. No to jest, takich jest zawsze. Także nie, specjalnie to, nie zrobiłem wina. Co? Specjalnie nie przyniosłem wina. Ale bardzo dobrze. To potem będzie. Tu i tak zwane mowy trawy, a propos, wiesz, autora, czyli autorki konkretnie. A dużo ludzi był było? Był pan prezes spółdzielni po raz pierwszy na wernisażu. No bo wiesz, szefowa go zaprosiłem, on chyba nie przyjdzie. A on wziął i przyszedł. Okazało się, że nie jest to żaden jakiś sztywny facet. Ja zapominam zawsze. Tu jest błąd, ale ja już tego nie wy... tego, tylko jest po prostu nałożona litera. Nie, ale to będzie, zdają się. Bo było zdaje się, a to kolory, to muszą być zdają, bo to jest liczba mnoga. Bo było... słuchaj, to też na prędce było robione. Być może, że pewne rzeczy tu nie będą bardzo odpowiadać, ale to już mówi się trudno. Mhm. Ej, gotujecie. Się umawiali w kolorze, tak na szaro jakoś. Szaro-czarno. No ja ją zobaczę z daleka. No, no może pasuje. O kurczę, pieczone. No zobacz, jaka dziewczynka. Kociak weteran. Jeszcze na czarno dzon. Weteran, o i te obłe kształty. Słuchaj, my musimy to utrwalić, no bo to nie jest tak. Wiesz, ja ją pierwszy raz widzę w takiej mini. Bo ja zawsze noszę średni... nostek, nie? Ale lecić dla trochę dla bardzo dla dobrze, dla bardzo dobrze, nareszcie będzie, wiesz, tak. O, i już. Irenka, ty się pochodzisz, popodziwiasz trochę. Tak, ja podziwaj te se. I co, podoba się? Bardzo. Na papierach welurowych. Na welurowych, tak? Śliczne te zimy. Dobre wszystkie są takie. A zapraszam, to... jeżeli się podoba, to jeszcze jest druga wystawa do początku grudnia w Poleckim Ośrodku Sztuki. Możesz to rozsypać, no to może... Zupy nie będę jadł, czyli te... To są dwa talerze, tak? Nie, ale ja muszę to napisać po Andrzejowi, nie będę... Nie będzie czego, że tak powiem, wiesz. Nie będę mógł niczego na... No ty chodzisz tam do... A, do to... Nie. Co, kochani? Nie, wiesz co? Gdzie byłeś? Najpierw to się bałem, Andrzej, wiesz co? Że to na tej czerni to wyjdzie jak klepsydra. Ale przez ten zielony, ten paseczek, to jakoś to się wydobyło. To z tym koresponduje lepiej, bo tamto to trochę ucieka, wiesz? Ładnie, jest, ładnie. Jest po prostu takie, wiesz, letkie. Idą goście, idą. Dzień dobry. O, witam. No właśnie, nie zawiadomił. Zanim się Państwo, że tak powiem, się to proszę się tam rozebrać. Naprawdę, był taki kociotwik. Był... Ja się dowiedziałem o tej wystawie dwa dni temu. Jak to, sami zabrali? Że mam. Tak? No. Niemożliwe. No tak, najpierw wiedziałem od 2 miesięcy, a potem nie miała być i w końcu... To mała... 2 miesiące były czasu, żeby to zrobić, a to się dzisiaj... Po prostu tutaj remonty były jakieś i już myślałem, że nie będzie, ale w końcu jest. Także. A, tu jest fotka, proszę bardzo. Aha. Auto.
Ale nie chciał, żeby drugi jeszcze wziął. Auto Bangkok. A mojego tutaj nie zawiesił, mojego portretu? Będziemy... Tak? Kończyć? Czy nie skończony jest? Czy, no będziemy dalej kontynuować. Niemożliwe. Myślałem, że już gotowy. Nie? Szefową, bo tak ociągają się, mówię, ja z takim zimnem, mówię, przyjdę, a ja już mam po niej zimno, chociaż się z nią nie całowałem. No. Taka jest prawda. Czy ja mam ten kapelusz nałożyć na tą swoją łysinę? Tak. To potem, dobrze? To jest dla świeca. To jest na barana, tak. Wiesz co, zobacz, jest to, nie wiem, to jest podobno jakieś japońskie, czy jakieś, nie wiem, przecież to jest zwykłe, tylko pudło rezonujące i kawałek metalu i są druciki, różnie rozstawione, chociaż nawet nie, jednakowo, tylko... autorowi. Dziękuję. Andrzej Wisowski. Ja się nie będę tego, ja jestem obziębiona. Nie, tutaj jakąś propagandę się. No, co za propagandę? No bo nóżki pokazuje, jak trzeba, no i tak trzeba. No o, właśnie. Andrzejku, robisz zdjęcia. Na odległość, bo jestem przeziębiona. Proszę sobie usiąść. No jasne, że tak. Nie, on jest w ogóle spec od portretów. Tak? Tak jest. Ale tylko niestety na te targi go nie ma. Proszę pana, wieloma tajemnica jest zawodowa. Wieloma łówkami. Jak to jest zrobione? Ładnie, prawda? No fajnie. No, proszę pana, a to? Bo to jest ta sama technika. No właśnie, jako inny papier. Ciężko. Jak to się robi? To się jakoś... czy pan ma zamiar się zapisać na kurs? Nie. Za dużo by było tych... Niech pan jakoś opisze, bo pan wie, jak ja to robię. Trzeba mieć tylko wyobraźnię i koniec. No. I to się jakoś tak tego tam marzy, tak? Bardzo. No to ładnie pan wymazał to. Podoba mi się. No fajnie, rzeczywiście fajnie. Nie wiem, co to było. Natomiast pamiętam dokładnie Sempolińskiego, jak przyjechał, jak on ten Wąsik, bo to było zaraz po wojnie. I był teatr letni, który nie istnieje już w tej chwili, jak jest przejście koło dawnego domu dziennikarza. Tam było takie duże podwórko, właściwie nie podwórko, plac był. I on tylko w lecie wyczynił. Do widzenia, do widzenia. I tam na tego spuszczało się takie jakby kotary na bokach, bo nie było, tak to wie pan, jak było gorąco, to te kotary podbijali. Ławki były. No i widownia. I wtedy Sempoliński tu przyjechał. Zresztą w ogóle całe towarzystwo właściwie tutaj zanim Warszawa, to właściwie w Łodzi tutaj wyszukowali. Także to się tutej wszystko działo. Polecimy to. Tak, tak. A no trudno. Dziękujemy. No, trudno.